25 września 2010 roku. Dzień otwarcia stadionu Cracovii. Wielki finał kilkunastoletniej prawdziwej batalii, która zakończyła się absolutnym sukcesem. Ten dzień rozpoczął się ceremonią wmurowania tablic z nazwiskami zawodników Cracovii, którzy oddali życie podczas II wojny światowej. Tablica, zdjęta jeszcze ze starego, zburzonego w 2000 roku budynku klubowego, nie zawierała nazwisk niewygodnych dla komunistycznych władz. Rada Seniorów nie zapomniała o nich. Prezydent miasta Krakowa ufundował drugą tablicę zawierającą brakujące nazwiska. Wmurowanie obu tablic uświetnił osobiście prezydent Jacek Majchrowski. Jerzy Łudzik, przewodniczący Rady Seniorów, mówił. Dzisiejsza uroczystość poświęcona jest ponownemu wmurowaniu tablicy z 1985 roku i drugi z nazwiskami tych, o których z różnych powodów zapomniano lub celowo pominięto. Niestety o wojennych losach niektórych osób nie uzyskaliśmy żadnych bliższych wiadomości. Pozostaną jedynie w naszej wiecznej pamięci. Tablice świadczą o cenie, jaką poniosła Cracovia w walce o Polskę. Dlatego przyrzekamy, że pamięć o nich przekazujemy i przekazywać będziemy następnym pokoleniom o sercach biało-czerwonych, czyli w pamięci. Sympatyk Cracovii, Marian Cybulski, odczytał nazwiska ofiar, a ksiądz Surma poświęcił obie tablice, pod którymi złożono wieńce. Każdy z nas powinien oddać hołd tym ludziom, symboliczną wiązanką lub z niczem. Od Rady Seniorów. I tak, proszę Państwa, nasza uroczystość dobiega końca. Panie Prezydencie, proszę pozwolić, upoważniony przez Radę Seniorów, chciałem Panu złożyć bardzo, bardzo gorące podziękowanie za tak serdeczne zajęcie się sprawą idei tej naszej tablicy, za przyjęcie patronatu i współgospodarzenia naszą uroczystością. Chciałem tylko powiedzieć, to jest tekst uzgodniony z Radą Seniorów, że po raz kolejny nas Pan zwyczajnie, po ludzku, głęboko wzruszył. Dziękujemy bardzo. Kolejny punkt programu tego uroczystego dnia to poświęcenie obiektu przez kardynała Stanisława Dziwisza. Przy tej okazji kardynał, który na stolicy Piotrowej był osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, prywatnie kibica Cracovii, przypomniał wydarzenia z 2005 roku i słynne już Cracovia Pany, powiedziane podczas prywatnej audiencji udzielonej Cracovii przez Ojca Świętego. Z tej okazji kardynał przekazał profesorowi Filipiakowi, do którego tamte słowa były kierowane, portret papieża. Z okazji poświęcenia nowego stadionu Cracovii na pamiątkę wyjątkowego kibica, który tu jest na portrecie, ofiaruje to się podpisami i że obecnie. Poświęcimy teraz zostanie. Dla pewności poprawił jeszcze ksiądz Surma, a tymczasem powoli zbliżała się ceremonia otwarcia. Pierwsi kibice, którzy weszli na obiekt, z niedowierzaniem oglądali nowy stadion, dyskutując lub kontemplując w ciszy. A piękny stadion jest. Ja na tym stadionie nie na tym, tylko tu na Cracovii grałem w piłkę. 46, 7, 8, 9 rok w juniorach. Naszym kierownikiem był pan Książek, a gospodarzem był pan Wiechec. Nawet panu Parpanowi czyściłem buty, bo przychodziłem wcześniej na treningi. Proszę bardzo, pan był wtedy wielką gwiazdą. Od samego dziecka jestem kibicem Cracovii. 78 lat mam. Jak się panu podoba ten stadion? Piękny stadion, przepiękny. Przepiękny stadion. Jak teatr. Przepiękny. Murawa, dywan. Prześliczny stadion. Należy się serdeczne podziękowania prezydentowi Krakowa, panu Flipiakowi, wszystkim.
że taki piękny stadion w Krakowie potrafili zrobić. Serdecznie dzięki wszystkim. Pod stadionem powoli gromadziły się tłumy. Na pierwszy mecz Krakowi na nowym stadionie wyprzedano wszystkie bilety. Z Gdyni specjalnie na to spotkanie ściągnęła armia 1600 kibiców zaprzyjaźnionej Arki. No i jak panowie się podoba w Krakowie? Super, naprawdę. Naprawdę stadion przerósł oczekiwania, nie? Wszelkie. I jeszcze też my zawsze tam, gdzie nasza Arka gra. Ajo, Arka gra. A na stadionie powoli atmosferę rozkręcał Maciej Maleńczuk z zespołem. Odśpiewał kilka prawdziwych hitów, gdy publiczność powoli zapełniała obiekt. Każdy ma nieznany jak matka, pachnący czysty jak łza. Nie ma się go plamka, nie ma czka, gdy z uśmiechem pole moje szła, gdy dzwoni do niego marzonka. Czy nie wie, czy to nie ma nie? On z uśmiechem z potoka spogląda o świat. Słuchawkę mówi, że nie. Każdy barman jest dla mnie jak matka, w koszuli sztywne jak nic. Każda szmatka i każda nakładka i w roku moja krzywko napiera mi. Jego szkoły jak kryształ błyszczy, jego twarz niczym księżyc lśni. Każdy barman jest dla mnie jak matka, ja jestem dla niego jak syn. Wreszcie do ceremonii otwarcia przystąpił prezydent Jacek Majchrowski, profesor Janusz Filipiak oraz minister sportu Adam Pierwszy. Krakowio, witaj w domu! Panie i panowie, czas rozpocząć oficjalną ceremonię otwarcia tego nowego, pięknego obiektu, którego hasło znacie choćby z ulotek, które otrzymaliście, a brzmiono stadion, który wyrósł z marzeń. Na początek poproszę tutaj do koła środkowego i przywitajcie się brawami tych ludzi, bez których to miejsce wyglądałoby zupełnie inaczej i na pewno gorzej. Szanowni Państwo, prezydent miasta Krakowa, pan profesor Jacek Majchrowski oraz prezes Krakowa, pan profesor Janusz Filipiak. Oddaję wam głos. Proszę państwa, chciałem z tej okazji podziękować. Pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym ten stadion powstał. Począwszy od projektantów, a skończywszy na wykonawcach. I zwłaszcza wykonawcom chciałbym podziękować. To była naprawdę znakomita robota. Pozwólcie państwu. Pozwólcie państwu, że oficjalnie przekażę na ręce prezesa klubu Krakowia, pana profesora Filipiaka, pozwolenie na prezentowanie. Stadion przestaje być własnością miasta, staje się własnością Krakowi. Stadion
Ewa Leszka, powiat Kiełbuńczyka Łuży, uważam za otwarty. Takiej owacji Jacek Majchrowski nie doczeka na pewno na żadnym innym stadionie w Krakowie. Szanowni Państwo, drodzy kibice Krakowi, chciałbym dzisiaj, w tym ważnym dniu w historii Waszego klubu, ale i także w historii Krakowa, przekazać serdeczne pozdrowienia od premiera Donalda Tuska. Jeszcze minister sportu Adam Giersz chciał odczytać list od premiera Tuska, ale ten jako kibic Lechii nie spotkał się ze zrozumieniem. Warto jednak docenić fakt, iż sam premier Polski pochylił się nad wielkim świętem Krakowi. A potem zobaczcie sami. Pierwszego oficjalnego okrągnięcia piłki na Nowym proponuje pan prezydent dla pana prezesa, pan prezes do juniorów, a juniorów do Takim błyskiem, jak ten fantastyczny pokaz swoich belgów, on sam sobie